461 461 numer startowy robota. Dobra, uwaga, odliczamy wszyscy razem z biegaczami od 10, a 0 będzie strzałem ze startera, który wykona pani radna Tatiana Sokołowska. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak. Ten robot. Biegnie, powitamy prawami. Melek prowadzący jest. Robert prowadzący jest. Szanowni Państwo, finiszujemy z lewej strony, informacja dla biegacza, z prawej biegniemy na dechę, no ale jak się... Teraz zobaczymy, który numer. 772, 18 minut, 6 sekund. Łukasz Szwaj z Olsztyna! Łukasz Szwaj, Olsztyn! I zbiegają się kolejni. Na piątkę oczywiście szybsi. Numer 513, Adrian Dres, Popowo Kościelne. A trzeci Mateusz Rodewald z Wronek. Witamy serdecznie. Oto najlepsi. Łukasz Szwaj z Olsztyna, Adrian Dres z Popowa Kościelnego, Mateusz Rodewald z Wronek i z Pietruska Tomasz Owczarzak czwarty. I Robert Gerges z Chodzieży piąty. To są najlepsi zawodnicy na 5 km. 18 sekund. 18 minut i 4 sekundy. Brawo! Czyli zmierzył jeszcze lepszy czas niż ja wypatrzyłem na tablicy. Jakub Korzelańczyk z Goleczewa biegnie dalej. Mateusz Maroń z Poznania. To poleciało do przodu dwóch zawodników na 10 km. Biegnie na swoje okrężenie. Jakub Korzelańczyk z Goleczewa na prowadzeniu biegu na 10 km 800 metrów. Nieco ponad 19 minut pokonał pierwsze okrążenie. Będą nam się tutaj mieszać na mecie zawodnicy. A podobiegają. Proszę Państwa, rozsuńmy się. Zróbmy miejsce, żeby mogli przebiegać ci, co biegają na drugie okrążenie. Przypomnę, że Łukasz Szwaj z Olsztyna zwycięzcą biegu na 5 km 100 metrów. Panie Hubercie, 20 minut, 4 sekundy. Zadowolony? 4 sekundy. I teraz chodzi pan Hubert i myśli, gdzie te 4 sekundy można było urwać. Jakby wiedział, gdzieś by tam zepsuł bardziej. Ściąłby gdzieś tam na zakręcie. To już by była sekunda. Potem tutaj, bliżej wody, druga sekunda. Jeszcze dwie by się udało wściąć. Chodźcie tutaj. Takie to są dylematy na trasie biegowej. Miejsce nie zawsze jest istotne. Ważny jest czas dla zawodników. Numer 270.
Piotr Karkiewicz, znana Mowin. Artur Kujawiński na 11 miejscu, 20.54. Witaj Artur. Drodzy Państwo, Artur Kujawiński, który dobiegł do mety z numerem 613 w tym roku, ukończył bieg bez Water w Dolinie Śmierci w Kalifornii. Ile tam, Artur, było? Ponad 200 km. Ponad 200 km w pikalnym upale. Dwie doby biegu. To, co tutaj dzisiaj ta temperatura, to jest zimno dla Artura Kujawińskiego, dlatego że gdy Artur biegł w Dolinie Śmierci, biegł o nazwie Bad Water, to ta temperatura w nocy przekraczała 40 stopni ciepła, a w dzień ponad 50 stopni. Specjalny samochód jechał za każdym zawodnikiem, których było 100, byli polewani wodą, odpoczywali, gdzie tylko był ten kawałek odrobina cienia. Artur Kujawiński w dwie doby pokonał Dolinę Śmierci, bieg o nazwie Bad Water w Kalifornii. Witamy kolejnych zawodników, ci, którzy rozpędzeni przecinają linię mety, biegają na drugie okrążenie. Czekamy na najlepszych zawodników w biegu na 10 km. Przypomnę, że biegli na drugie okrążenie. Biegają się zawodnicy na piątkę. Tablet mi się zawiesił. Szanowni Państwo, witajmy swego zawodnika biegającego na metę. Brawami, dodajmy duchy! Siwie. Cały, drodzy Państwo, tam biegnie cały peleton zawodników, zawodniczek różnej maści i dodajemy otuchy brawami. Wiem, że jest ciepło, każdy tam gdzieś widzi swojego znajomego przedstawiciela rodziny. Właściwie teraz większość zawodników biega na drugie okrążenie, ale nie tylko. Mamy 55 na liście startowej.
którzy już przebiegli dystans 5 km. O! Pan Adam Michalkiewicz biega na drugie okrężenie. To okrążenie życzymy mu powodzenia. Kto kończy bieg, odbiera pakiet finishera z wodą, z batonikiem. I znowu cała grupa biegaczy. Część kończy, część biegnie dalej. Kto to nam kończy? Pan Dawid Kaszak z Koźlegu, pani Paulina Mielcarek z Poznania, pan Łukasz Bocheński z Poznania, a pan Krzysztof Tyczyński biegnie dalej, pan Adam Woźniak biegnie dalej, pan Miguel Juan Spinal biegnie dalej. Teraz dopiero będzie cały peleton zbiegających się zawodników i zawodniczek. A jaki mamy czas? 27 sekund było. 19 chyba minut dla zawodnika prowadzącego. 19 minut hakiem to był czas zawodnika prowadzącego na 10 km, 800 metrów. No to drodzy Państwo, około 38 minut 39 i za to rocznami! Oj, uwaga, uwaga, tutaj w strefie finiszera naprawdę proszę uważać. Drodzy Państwo, kto dobiegł, niech zabiera woreczek, medal na szyję dziewczyny założą i prosimy tutaj opuścić tą strefę, dlatego że pamiętajmy, ci, którzy biegną na 5 km, 400 metrów i dobiegli do mety, że cała grupa biegaczy biegnie tutaj dalej, na 10-800. Oj, tak mi się podoba, to nawet za... 203, pani Magda. Biegnie dalej. Pan Krzysztof 616, zmęczony. Brawo panie Krzysztofie. Ale tu zasnął pan tą kolega w wózku. Tata biegnie i nie widzi, no to my zajrzeliśmy do wózka. Niech tata biegnie. Śpi tam chłopak w wózku. Przytulił tą pandę do siebie. A tata pracuje i kręci tutaj kilometry wokół Jeziora Maltańskiego. Cześć! Finiszujemy, biegniemy dalej. O, pani Anna Jarczyńska z Rowietnicy biegnie dalej. Kończący za chwilę odbiera tam medale. Brawo, pani Jadwigo, brawo. Pani Jadwiga z Szomotu biegła na drugie okrężenie. Liczymy w dobrym zdrowiu zobaczyć się tutaj na mecie. Szanowni Państwo, na 10 km mamy 200 osób na starcie. 105 już biegło na drugie okrążenie, 55.
jeszcze jest na pierwszym okrążeniu. 185 osób ukończyło już bieg na 5 km 400 m, a jeszcze 174 osoby są na 190 już było. 31:29 najszybsi biegli 19 minut, przypomnę, z hakiem, więc około 38-39 minut zajmie zwycięzcy pokonanie dzisiejszego biegu. Brawo, brawo, zabiegają fundusze, a tutaj zabiegamy o dobre samopoczucie, o dobry humor. Brawo, brawo. Co to jest 37.1.74? To jest czas pana brygadnika Roberta Kowalskiego ze Straży Pożarnej. Brawo! Brawo, panie Robercie! Co to jeszcze oznacza? Czy był pan szybszy od robota, którego nam tutaj pan wpisał na listę startową? Robot zginął w akcji. 5.400 pokonane przez pana brygadiera Kowalskiego. Przypomnę, że o Straży Pożarnej sporo dzisiaj mówiliśmy, że Straż Pożarna to również beneficjenci unijnego budżetu dla miasta Polski. Oni również z tego wielomiliardowego tortu ukroili dla siebie kawałek i dzięki temu wręcz technologiczny, cywilizacyjny skok, rewolucję cywilizacyjną zanotowała Wielkopolska Państwowa Straż Pożarna. Teraz biega nam się tutaj do mety. Znowu widzę, jakieś rodzinne bieganie było. Brawo. Pobieramy. Na 10800. Akurat teraz pojedynczy zawodnicy. O, jest pan Krzysztof z Poznania. Zjechał na drugie okrążenie. Spokojnym swoim tempem. Thank you.
Medale cały czas dźwięczą, cały czas wieszane są na szyi zawodników dobiegających do mety, których Państwo brawami witacie na mecie. Tych, którzy kończą. Pan Piotr Piechowiak z Poznania. Panie Piotrze, 37.05. Pan Robert, 37.09. Pan Krzysztof, 37.10. I pani Ewa, 37.20. Pani Magda ze Środy, 37.20. Taki czas. Witamy kolejną grupę zawodników. Zbiegających tutaj do mety. Zabiegają fundusze. Wszystkich, którzy są, zachęcamy do odwiedzin namiotu. Widzę, że one cieszą się sporym zainteresowaniem. Wszystkich, którzy do mety dowiedli. Świetnie. Brawo. Jeszcze czekamy na odwiedziny kolejnych namiotów. Jeszcze o kolei metropolitarnej nie mówimy. I drodzy Państwo, będzie zwycięzca biegu 38.15 na 10 km 800 metrów i dobiega do mety pan Jakub Gorzelańczyk z Goleńczewa. Prowadzi na półmetku 762 numer startowy. Brawa! Jeszcze raz brawa od wszystkich na Malcie dla pana Jakuba Gorzelańczyka. Pan Jakubie, 38 minut 17 sekund. Taki czas mamy na tablicy wyników wczytany. 38.17 z Goleczewa, Jakub Gorzelańczyk. Brawo. I dobiega zawodnik na drugim miejscu. Widać po tych ruchach, że to nie jest zawodnik, który biegnie na drugie okrężenie. To nie jest zawodnik, który kończy piątkę. Zmieścił się w 40 minutach. To na drugim miejscu nam tutaj dobiegnie. Numer startowy 178. Przemysław Kurczakowski z Poznania, 39.09, panie Przemysławie. Przemysław Kurczakowski, 39.09. Taki czas pana Przemka. Jeszcze biegli razem. Mateusz Moroń, trzecie miejsce. 39.31, 171 moment startowy, czerwona koszulka już w mecie pana Mateusza i czas 39 minut i 31 sekund, a zatem pierwsza trójka zmieściła się w 40 minutach, ale już 40 minut poszło. Brawa tymczasem dla pani Mileny, która skończyła krótszy dystans, a pan Marek Półtora na czwarte miejsce. To czwarte miejsce, równe 40 minut, równiutkie. Cik zmierzył panu równe 40 minut. 10.06. Dystans, przypomnę, podwójny. Pojedyncze 5400, jedna albo dwa okrążenia wokół Malty. Czekamy na najlepszą kobietę. Pani dobiegły, chodźmy dziewczyny po medale. Mianki woda, ryczywu. Piąte miejsce, Mateusz Miska, Poznań, szóste miejsce. Ostry finisz pani Agnieszki Szczapur. Pani Agnieszko, 41.27. Oczywiście jedno okrążenie. Przyspieszyła pani Agnieszka. A tu do mety zbiegają się kolejni zawodnicy na szóstym miejscu. Na siódmym Marcin Orłowski.
7 zawodników już z dłuższego dystansu. Panie Marcinie, 41-42. Krzysztof Kura, Chodzież, Jakub Geppert, Poznań, 8 i 9 miejsce. A pani Marta jeszcze z krótszego dystansu. I kolejne panie z krótszego, pani Daria i pani Sandra, a pan Jarosław Sajnan z Lubonia na 10 miejscu. Brawo panie Jarku. Pański czas 42:17. Czas 43:24. Pan Grzegorz Jezierski, Kozie Głowy, 43:39, panie Grzegorzu. Dobry czas, 43:39. O! Literka V w górę może być. To nie było, że super, a że nieźle. Ależ się tutaj raz pani Michalinie zechciało ostro finiszować. I tak dochodzi i tak o, i urwana sekundarz. 3:14 pani Michalino. Ja myślę, że pani Michalina pana Marcina chciała wyprzedzić. I udało się pani Michalino o sekundę. Panie Marcinie, czas na rewanż. Brawo.
Czekamy na najlepszą kobietę. Będziemy mieli najlepszą kobietę na 5 km, bo tak szybko na finiszu nie biegłby ktoś, kto 47 minut biegnie piątkę. O, jeszcze jest podprowadzona przez zabor. Będziemy mieli najlepszą kobietę na mecie. Numer 261. Jest już z nami pani Gabriela Trzepacz Mimejowa. 47:56. Taki czas pani Gabrieli Trzepacz Mimejowa. Zawodniczka na mecie dłuższego dystansu 10800. Brawo państwo, przywitali pani Gabrielę. Mam nadzieję, że będzie lepiej, gdy będzie odbierała nagrodę na podium. Poznań na drugim miejscu, 48:51. Brawo! I trzecia kobieta? Czwarta, trzecia była Wiola Harkiewicz z Poznania i na czwartym miejscu Liliana Gorzelańczyk z Goleńczewa. Kociak, 49:52, czwarte miejsce, pani Aniu. Thank you.
Państwo. Robot, prawda, który też jest tu nisko do finansowania. Trzyma czujnik, ten czujnik też będzie kością któregoś z graczy, którzy biegną do mety. Będzie wylosowany na scenie przed wręczeniem nagród i szanowni Państwo, trzeba będzie być przylosowany, on nie przejdzie, nie będzie czekał. Tak się to trzeba być, taki czujnik tylu. Cała akcja sfinansowana przez fundusze unijne. Ja mam małe zaległości co do odwiedzi różnych stanowisk. Zdaje się, że nie byłem jeszcze w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań. Idę tam. Wrócimy do Stowarzyszenia Metropolia, o kolei metropolitarnej porozmawiamy. Uwaga, koordynatariuszy proszony na scenę. Koordynator wolontariuszy proszony na scenę.
Drodzy Państwo, jeszcze dwa zdania o porządku dzisiejszych zawodów. Czekamy na zawodników, którzy biegną się do mety. Być może, nie wiem w tej chwili, czy ktoś na 5400 jeszcze jest na trasie. Raczej chyba już nie, ale na pewno jeszcze jest sporo zawodników biegnących na 10 km, 800 metrów na trasie. Na nich czekamy na mecie. Jeszcze odwiedzimy punkty informacyjne, do czego też Państwa zachęcam. W tych namiotach mnóstwo informacji o unijnych dotacjach, dofinansowaniu, kredytowaniu małych, średnich, mikroprzedsiębiorstw. Około godziny 12.30 jeszcze konkurs, który nie odbył się przed, przypomnę, nie chcieliśmy Państwa wyrywać z tej kolejki do biura zawodów, dlatego konkurs przełożyliśmy na pobiegu i około 12.30 konkurs z fajnymi nagrodami i o godzinie 13.00 po konkursie, zgodnie z planem, powinniśmy wręczać nagrody za biegi. Warto zostać, naprawdę są atrakcyjne nagrody, szkoda by było ich nie odebrać, w kategoriach wiekowych również. Zatem, Szanowni Państwo, proszę zostać, do końca gratuluję, bo te nagrody warto odebrać. Natomiast ja kontynuuję moją przechadzkę po namiotach, gdyż nie wszystkie jeszcze ja odwiedziłem. Państwo, mam nadzieję, już większość odwiedzili, a jeśli nie, to za chwilę zajrzą. I prosiłem o kilka słów panią Iwonę Danowską z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którą można spotkać w namiocie informacyjnym, w punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich tuż obok biura zawodu. Pani Iwono, to pytanie narzuca się tutaj w tym momencie samo. Jak to Urząd Pracy się znalazł w tym unijnym wspieracie, w unijnym dofinansowaniu? W jaki sposób Wy uczestniczycie w tej perspektywie unijnej? Stowarzyszenie Metropolia Poznań, kolejny namiot informacyjny.
Proszę Państwa.
Państwo, przypomnę, zachęcam przede wszystkim do odwiedzania punktu informacji Rynku Europejskiej, który znajduje się tutaj przy biurze zawodu. To jest pierwszy na biurze informacji. Dlaczego tam? Najpierw zachęcam, bo tam chociaż może każdy sobie jakiś porządek. Dlatego, że w tym punkcie udzielane są informacje dotyczące, kto może uzyskać unijne dofinansowanie, jak uzyskać unijne finansowanie, do kogo się zgłosić, jaki wniosek wypełnić. Tam jest generalny folder. Pani mają folder, który o tym wszystkim informuje. Tak. Pani, jak ktoś nie chce tutaj, który może rozmawiać, to może zabrać ten folder, przeczytać sobie z pokoju później z tą stroną internetową i wszystkiego się dowiedzieć. Jeżeli ktoś dowie się, czy po prostu ma możliwość, czy jest niepokrywająca kryteria, a przypomnę, że mogą być. I o tym dzisiaj przede wszystkim do Państwa mówimy. Mikro przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, czyli tych najmniejszych, niekoniecznie wielkie korporacje, urzędy, stowarzyszenia, ale najmniejsze instytucje. Tam można się dowiedzieć, czy jesteśmy firmą spełniającą kryteria. Warto pobrać kwotę, a potem ruszyć na taką przechadzkę po punktach informacyjnych stowarzyszeń, firm, instytucji, które już korzystały lub korzystają cały czas z unijnego dofinansowania. I te instytucje też mają swoje namioty obok punktu informacyjnego Funduszy Europejskich. Jest punkt informacyjny Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dlaczego? Bo tam powiedzą, jak rozwijać przedsiębiorczość dzięki bardzo preferencyjnej pożyczce. Naprawdę bardzo niziutko oprocentowanej, innej z uproszczoną procedurą. Program Jeremy, którego Wielkopolska, jak słyszeliśmy, jest liderem. Dopytujemy w tym nawiasie, jak uzyskać pożyczkę też preferencyjną. No i później, tak jak powiedziałem, namioty, punkty informacyjne stowarzyszeń, instytucji, firm, które już korzystają, czyli Centrum Genetyki Medycznej Genetyki, spółka ZO z Poznania, później Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Wielkopolska Organizacja Turystyczna i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Thank you.
rejsem, no musi odjechać stąd, bezwzględnie. To jest warunek bezpieczeństwa, nie może tutaj stać. Prosimy bardzo odjechać. Prosimy bardzo odjechać. Mamy informację tutaj porządkową. Szanowni Państwo, mamy
godzinie 12.30 zrobimy konkurs. Tuż przed godziną 12.30 będziemy trzy osoby typowali do konkursu. Te trzy osoby zostaną wytypowane w ten sposób, że będą to trzy osoby, które dobiegną do mnie najszybciej. Ja będę w miejscu charakterystycznym. Nie wiem jeszcze, jakim, koło czego. Czyli widzę Państwa robota, ale z tego czynnikiem. Drodzy Państwo, chwilę do robota. Pierwsze trzy osoby przy robocie, ale przy mnie. Zostawcie robota w spokoju do konkursu. Pierwsza, druga, trzecia, mamy trzy. Już koniec. Pan, że palcem pokaże. Dziękujemy Ci, robocie. Czy ja mogę zabrać Pana robotowi, bo on też będzie osobami. Zabieram go na scenę dla późniejszy konkurs. Drogi robocie, poproszę o czujnik. O, jest, dziękuję.